Aż 3 uzdrowiska, w tym jedno z województwa śląskiego, znalazło się w corocznym rankingu polskiego alarmu smogowego. Niestety miast, gdzie oddychanie o tej porze roku jest niebezpieczne, jest zdecydowanie więcej. W Goczałkowicach-Zdroju próbują coś zmienić, m.in. dzięki programowi ograniczania niskiej emisji czy niższych podatków dla osób, które mają wyłącznie ekologiczne źródło ogrzewania. Wiemy o tym, że w walce ze smogiem bardzo ważna jest edukacja mieszkańców i wzrost świadomości ekologicznej. Stąd realizujemy szereg takich kampanii, akcji informacyjnych, edukacyjnych. Na przykład w ubiegłym roku przy współpracy z Pszczyńskim Alarmem Smogowym na terenie gminy pojawiło się na 2 tygodnie taka duża instalacja w formie płuc. I te płuca oddychały tym samym powietrzem, którym oddychamy my tutaj w Goczałkowicach. Najwięcej dni ze smogiem spośród miast w regionie w ubiegłym roku było w Wodzisławiu Śląskim, bo aż 87. W czołówce tej statystyki znajduje się również Żywiec i Pszczyna z 80 dniami ze smogiem w 2021 roku. Działania dotyczące walki ze smogiem są dla nas priorytetem oczywiście, dlatego zawsze wyczekujemy tego rankingu. Niestety znajdujemy się na nim, sytuacja się poprawia z roku na rok. Ostatnio jakby troszeczkę stagnacji w porównaniu do roku poprzedniego, no ale mamy nadzieję, że w przyszłości wypadniemy z tego rankingu. Aby tak było, podejmujemy różnych działań, wymieniamy kotły, dofinansowujemy, prowadzimy różne działania termomodernizacyjne na obiektach komunalnych. W rankingu obecny jest też Rybnik, którego mieszkańcy mieli kontakt aż przez 72 dni w roku ze smogiem. Jeszcze niedawno miasto było jednak w niechlubnej, ścisłej czołówce. Spadliśmy z pudła i to jest powód do naszej dumy i jednocześnie dowód na to, że konsekwentna polityka ma sens. W 2010 roku mieliśmy 134 dni z przekroczeniem norm jakości pyłu PM10. Teraz tych dni mamy 72 za ubiegły rok. To jest tak, że te dane się wahają, ale powyżej setki już nie wchodzimy. Ranking jest publikowany co roku przez Polski Alarm Smogowy. Uwzględnia 3 aspekty. Najwyższe średnioroczne stężenie rakotwórczego benzoapirenu, najwyższe roczne stężenie pyłu PM10 oraz największą liczbę dni smogowych. Jest lepiej niż w poprzednich latach. My ten ranking robimy od, zdaje się, 6 czy 7 sezonów. I faktycznie jest lepiej, poprawia się. Natomiast ta poprawa jest zdecydowanie zbyt wolna. Jest lepiej, ale to do norm, do tych poziomów określonych prawem jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Warto jednak pamiętać, że w rankingu nie są uwzględnione wszystkie miasta, a te, w których pomiarów dokonuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Od przeszło 2 lat toczy się spór odnośnie budowy spalarni śmieci w Bielsku-Białej. Zakład Gospodarki Odpadami złożył już wniosek, zarówno dotację w wysokości 100 milionów złotych, jak i pożyczkę 322 milionów złotych na jej budowę. Pieniądze miałyby wpłynąć do ZGO z funduszu modernizacyjnego. Dofinansowanie związane jest z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie wniosek już ponad rok temu wpłynął. Jest w ramach programu bardzo tutaj wspieranego przez Ministerstwo Środowiska i w trosce o ekologię. Projekt budzi wiele kontrowersji, przede wszystkim wśród mieszkańców dzielnicy Wapienica, w której to spalarnia ma powstać. W latach 80. ja osobiście ja byłam świadkiem, jak tutaj mierzyli czystość powietrza. Więc tu było najbardziej czyste powietrze w województwie wtedy bielskim. A teraz jest jeden wielki syf. A jeszcze jak tu zrobią spalarnię, to oni to będą wdychać, czy my? Co? Jedno osiedle to powstało niedawno. Bardzo się tutaj rozbuduje, cały ten jest, nie dość, cały tu park przemysłowy teraz jest zrobiony w Wapienicy, no to jeszcze nam tu władują spalarnię. To do niczego dobrego nie prowadzi. Tego samego zdania jest inicjatywa obywatelska, która od dłuższego czasu wskazuje na możliwe negatywne skutki budowy spalarni. Mamy bardzo wiele wątpliwości, które do tej pory są przez miasto ignorowane. Te wątpliwości są bardzo różnego rodzaju. Są to wątpliwości zdrowotne, wątpliwości środowiskowe, związane z takim charakterem reprezentacyjnym miasta. Jesteśmy często odwiedzanym regionem turystycznym. Wątpliwości związane ze zmianami w prawie, które nie są uwzględniane w tej chwili, czyli mówimy o projektowanym systemie kaucyjnym oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Mówimy o wątpliwościach działkowców, którzy są kilkaset metrów od planowanej instalacji. Wątpliwości oraz inne rozwiązanie widzą również niektórzy radni.
Urząd Miasta twierdzi, że budowę spalarni tłumaczy tym, że brak miejsca jest na składowisku. Proszę Państwa, wystarczy odpowiednio segregować te odpady i problem zniknie. Nie trzeba budować spalarni, która nas uwiąże na dziesięciolecia, zarówno finansowe, ogromne finansowe, jak i zdrowotne. Pomimo protestów, bielscy urzędnicy oczekują teraz na decyzję środowiskową, po której będzie można planować inwestycje. Dziś przed kamerą w tej sprawie nie chcieli się wypowiadać. Tajemnicze tunele odkryto podczas prac ziemnych związanych z przebudową sieci wodociągowej przez sosnowieckie wodociągi w dzielnicy Stary Sosnowiec. Jeszcze w październiku przy ulicy Piłsudskiego w trakcie przewiertu natrafiono na mur nieznanego pochodzenia, który uniemożliwił dalszą pracę ciężkiego sprzętu. Jak się później okazało, niezidentyfikowanych wówczas obiektów nie było na mapach, którymi dysponowała spółka. Wszystko wskazuje na to, że ktoś o nich zapomniał. W związku z powyższym, żeby wszystko było zgodnie z literą prawa, wstrzymaliśmy w tym miejscu pracę, zgłosiliśmy się do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Szczęśliwie bardzo szybko wojewódzki konserwator zareagował, wysłał specjalistę na miejsce i właściwie po tygodniu z hakiem dostaliśmy informację, że jest to szczelina przeciwlotnicza, którą należy zinwentaryzować, ale możemy pracę prowadzić dalej. W związku z tym nie spowolniło nam to realizacji inwestycji. I faktycznie 20 października przeprowadzono oględziny odkrytego przypadkowo obiektu, zinwentaryzowano go i wykonano jego pełną dokumentację, w tym zdjęciową. Ostatecznie wydano decyzję pozwalającą na kontynuację prowadzonych przez wodociągi prac. Wojewódzki konserwator ochrony zabytków stwierdził, że odkryty tunel nie może zostać objęty ochroną konserwatorską. Okazało się, że są to najprawdopodobniej schrony. Takie szczeliny schronowe jakby, czyli po prostu bardzo długie, wąskie korytarze, które łączyły z kilka pomieszczeń. To jest jedna szczelina, jest bardzo wąska, jest konstrukcji raczej żelbetowej i została wniesiona, jak pokazują analogie, w mieście w okresie II wojny światowej po uruchomieniu planu Barbarossa, czyli po 22 bodajże czerwca 1941 roku przez Niemców. Teraz tunele zostaną częściowo zasypane we fragmentach, które nie są już drożne. Znany jest już program 6. Śląskiego Festiwalu Nauki, który od kilku lat odbywa się w Katowicach. Z biegiem lat ta popularno-naukowa impreza zyskuje na rozgłosie, a w tym roku swoją wyjątkowość zawdzięcza wielu nowościom. I choć do rozpoczęcia festiwalu jeszcze kilka tygodni, wyczekiwaną już dziś atrakcją jest Strefa Węgla. Sztukę węgla tworzyli najwięksi artyści, ale również amatorzy, w tym również górnicy, ludzie pozostający bardzo blisko tego materiału i o tę jego materialność, haptyczność, dotykalność, to w jakiej relacji z węglem pozostawali i pozostają ludzie, którzy tworzą tutaj szczególnie tę naszą polską odmianę, nie tyle śląską, polską odmianę coal culture, czyli kultury węgla, będziemy chcieli zapytywać. Bo festiwal, który dziś przybiera już skalę wielkiego wydarzenia naukowego, to doskonała okazja, by pytać o wszystko. Stanowi przestrzeń przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy powinni mieć poczucie, że nauka to nie tylko to, co odbywa się w murach uczelni w całym regionie. Dlatego podczas 3 festiwalowych dni sale wykładowe wyprowadzone zostaną do ludzi, szczególnie tych młodych. W tym roku chcemy bardziej aktywnie do nich podejść i zaproponować im z jednej strony taki program Młodzi dla przyszłości, Młodzi dla nauki, w których zaprosimy zespoły naukowe z średnich szkół, ze szkół podstawowych, które czy w ramach kół naukowych, czy indywidualnie, czy spontanicznie, czy pod kierunkiem swoich nauczycieli, próbują się mierzyć z pierwszymi problemami naukowymi. Chcemy ich pokazać. I to kolejna z nowości 6. Śląskiego Festiwalu Nauki. Całe wydarzenie swoją nietuzinkowość w tym roku zawdzięcza również faktowi, że odbędzie się w duchu przygotowań Katowic do pełnienia funkcji Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku. Dlatego władze województwa szeroko wspierają festiwal. Oficjalnie wspieramy Uniwersytet Śląski, w tym roku to jest kwota 500 tysięcy złotych, ale myślę, że jak tak roku do roku zbierzemy sobie te kwoty, to się robią z tego milionowe kwoty. Ale co więcej, przede wszystkim jest to, myślę, nawet to nie jest festiwal, tylko to jest chyba miejsce, które pokazuje, jak Śląsk się zmienia, jak bardzo my zmieniamy naszą rzeczywistość. Inauguracja 6. Śląskiego Festiwalu Nauki odbędzie się 3 grudnia w Planetarium Śląskim. W tym roku impreza wraca do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i potrwa do 5 grudnia włącznie.
Kilkoro mieszkańców Jaworzna uczestniczyło przy produkcji serialu Barbarzyńcy platformy Netflix. Zdjęcia do serialu odbywały się m.in. w studiach nagraniowych w Alwernii. Dla młodych mieszkańców Jaworzna była to spora przygoda. Oglądając inne seriale, ja się nie spodziewałam, że to trzeba tyle robić przy tym, że to po każdym ujęciu trzeba ponownie wszystko ustawiać, poprawiać make-up, tam to wszystko takie, no dużo przy tym jest roboty. Jeszcze nie widziałam, więc nie mogę powiedzieć, aczkolwiek nie mogę się właśnie już doczekać, żeby obejrzeć ten drugi sezon. Na pewno nie mogę się doczekać ścinania głów, ponieważ przy tym brałam udział i nie mogę się zobaczyć, nie mogę się doczekać efektu końcowego, jak faktycznie ta scena wyglądała. I choć była to przygoda, to łatwo nie było. Na planie pracował także znany jaworznicki artysta malarz Marian Folga. Musieliśmy ogólnie z innymi grupami charakteryzatorów spatynować, zbrudzić prawie 200 statystów. No, mieliśmy bardzo ograniczony czas, bo zaczynaliśmy czasami o 4, o 5 nad ranem. O 7, 8 zaczynały się już zdjęcia do filmu. No i w sumie no, fajna przygoda. Obecnie na platformie Netflix można oglądać drugi sezon serialu Barbarzyńcy.